Znacie treść artykułu 196 kodeksu karnego? Mówi on o karze, jakiej podlegać może osoba obrażająca cudze uczucia religijne. Jej odpowiednik znajdziemy w prawie 1/5 państw świata, w tym w większości w krajach Bliskiego Wschodu. Ostatnio debata na temat jego stosowności rozgorzała na nowo, a wszystko za sprawą zatrzymania osoby podejrzanej o profanację obrazu Maryi. Elżbieta Podleśna została zatrzymana, a jej mieszkanie przeszukane. Teraz wiele osób polemizuje ze słusznością decyzji podjętej przez służby. Bo jak właściwie tłumaczyć fakt, że we wtorek setki osób wyszły na ulice różnych polskich miast z obrazami Maryi w tęczowej aureoli i nie zostały zatrzymane? Jak możemy rozumieć wiele pojawiających się na przestrzeni lat modyfikacji ikon i świętych obrazów? Kiedy możemy mówić o profanacji, a kiedy nie? W przypadku tęczowej Matki Boskiej, jak określili ją już internauci, można użyć oczywistego argumentu, że sakrum łączone jest z symbolem LGBT. Z drugiej jednak strony tęcza pojawia się w symbolice chrześcijańskiej. Czy gdyby usunąć z aureoli Matki Boskiej fiolet tak, aby jej kolorystyka przypominała tę, jaką miał krucyfiks, założony kiedyś przez papieża Franciszka, to czy aktywistka również zostałaby zatrzymana? I w końcu, czy robiąc tak, mogę zostać zatrzymana?